Krzysiek, pierwsze Igrzyska Olimpijskie, siódme miejsce w drużynie, to jest dobre miejsce, ale chyba stać was było na więcej. No tak, eliminacje rozbudziły w nas bardzo, bardzo poważny apetyt i wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie walczyć dzisiaj o medal i pokazaliśmy to. Piąty czas eliminacji, mimo że eliminację potraktowaliśmy troszeczkę przepaleniowo przed kolejnymi startami, pokazało nam, że jesteśmy w stanie walczyć i do medalu brakło nam niecała 0,1 sekundy, więc to jest bardzo niewiele. To jest czas, który byłbym w stanie nadrobić nawet samemu w drugim biegu. No ale taki jest sport. Wygrywamy i przegrywamy jako drużyna, dlatego w tej chwili nie możemy oceniać, kto zawiódł, kto pojechał dobrze. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Siódme miejsce, jak na debiut na Igrzyskach Olimpijskich, uważam, że jest całkiem niezłe. Właśnie, powiedz nam, ile tak naprawdę to jest właśnie ta 0,1 sekundy, jakby tak porównać, to jest kawałek szprychy? Tak? 0,1 sekundy to jest wyrzucenie roweru, to jest zjechanie troszeczkę w lepszej linii, to jest tak na dobrą sprawę ułamek. Tego ludzkie oko nie jest w stanie zobaczyć, ale to jest różnica między siódmym a brązowym medalem olimpijskim. Krzysiek, przed tobą jeszcze w tej chwili Keirin. Jak myślisz, jak może się potoczyć ta gra w Keirinie? Tak? Keirin to jest konkurencja, na którą się nastawiałem. Oczywiście sprint drużynowy był priorytetem, ale w Keirinie czuję się od wielu startów już bardzo dobrze. No i dam z siebie wszystko, nie odpuszczę i wiem, że to, co dzisiaj straciłem w sprincie drużynowym, mogę zyskać w Keirinie. Jak myślisz, jak to się potoczy, jeżeli chodzi już o samą rywalizację? Kto jest w tej chwili najmocniejszy i gdzie ty się pasujesz? Sprint drużynowy dzisiejszy pokazał, że nie ma lidera. Wszyscy zawodnicy z tej czołówki światowej, wśród nich i my, jadą bardzo, bardzo porównywalne czasy, dlatego nie czuję respektu, znaczy czuję respekt przed innymi zawodnikami, ale nie czuję strachu. Będę startował jak równy z równym i myślę, że każdy z zawodników, z którymi będę walczył, tak samo postrzegają mnie.